to. Chciałam was teraz odnieść, tak zmienić troszeczkę klimat, świat wirtualny, świat digitalizacji cyfrowej, bo chciałam państwu tak naprawdę pokazać wszystkim mojego syna i się nim pochwalić. To jest Kamil Niedzielski, który jest menedżerem gabinetu. I odkąd jest, to zatrważa mnie to, jak dużo spraw trzeba zrobić w gabinecie właśnie menedżerskim, bo myślałam zawsze do tej pory, radziłam sobie sama, mimo wielu spraw, które miałam dodatkowo, ale odkąd jest mój syn, to mam wątpliwości, czy dzisiaj bym sobie dalej poradziła i nie wiedziałam, że jest tyle spraw do załatwienia. Natomiast imponujące jest to, że Kamil zajął się czymś, co tak naprawdę nawet nie marzyłam. Zrobił z naszej stomatologii tak naprawdę XXI wiek. My dzisiaj wszystko robimy dzięki modelom stereotograficznym, dzięki programom w tak idealny sposób, że po prostu naprawdę zobaczcie ten świat. Oddam głos i to wszystko mówi za siebie. My dzisiaj wszystko od implantów, po pracę, po zabiegi robimy tak precyzyjnie, że dzisiaj nie mamy żadnych wątpliwości. Jak nawet... On chyba ma dość mnie, ten mikrofon. W każdym razie, wiecie co, może ja za dużo mówię, to już przekażę mikrofon i zaraz zrozumiecie, o czym mówimy. Nie przerażajcie się tym światem, ale ten wirtualny świat to dzisiaj rzeczywistość. Dzisiaj roboty Da Vinci operują pacjentów, ale pamiętajcie, mimo że roboty weszły w użycie, nigdy roboty człowieka nie zastąpią. Nawet ten robot Da Vinci jest sterowany człowiekiem, jego głową, jego rękami i nigdy na to nie pozwolimy. Zawsze jest ten człowiek, ale jeżeli możemy się wspomagać tak fantastycznymi rzeczami, to poddajcie się temu i pamiętajcie, że jak będziecie szukać dobrych gabinetów, to pamiętajcie, że tamten czynnik już dzisiaj musi być, żebyście byli zadowoleni ze wszystkiego. Oddaję głos. Witam państwa bardzo serdecznie. Mama mnie już przedstawiła, ja tylko jeszcze raz się przedstawię. Nazywam się Kamil Niedzielski. Pomimo, że nie wywodzę się z branży medycznej, tak jak cała załoga CIME, to jednak w jakiś tam sposób staram się wspomagać pracę tego zespołu. I tutaj pomysłem na to było połączenie, można powiedzieć, branży informatycznej razem z branżą medyczną. Ponieważ okazuje się, że istnieją pewnego rodzaju rozwiązania, które ułatwiają stomatologowi bądź też innemu lekarzowi przeprowadzenie danej procedury zabiegowej. Dlatego też informatyka została tutaj połączona razem z medycyną w taki sposób, że jesteśmy w stanie wykorzystać druk 3D. Zaraz państwu pokażę, jakie są możliwe, jakie są w ogóle technologie dostępne teraz na rynku, bo wydaje mi się, że przynajmniej w naszym kraju nie jest to tak bardzo rozreklamowane, a ludzie nie posiadają takiej świadomości, że ta technologia działa, można jej używać. Nie jest jeszcze idealna, ale to też za chwilkę pokażę. Przede wszystkim tak, mamy dostępne dwie technologie na rynku na dzień dzisiejszy, takie bardzo podstawowe, które mogą być używane w zasadzie przez każdego z nas, dlatego że nie są już tak drogie, jak były przynajmniej 8 lat temu. Każdy z nas może sobie kupić, powiedzmy, taką amatorską drukarkę, żeby w domu cokolwiek wydrukować. I nie są to kwoty rzędu 10 tysięcy złotych, tylko powiedzmy na przykład tą drukarkę, którą widzicie państwo na górze, można kupić za 2 tysiące, tą na dole za 1800 zł, więc są to takie bardzo przystępne rzeczy. Technologicznie różnią się tym, że ta, która jest na górze, drukuje z filamentu, czyli z takiej żyłki, można powiedzieć, wędkarskiej, która jest później roztapiana przez dyszę i po kolei warstwa po warstwie jest drukowany model. Ja to zaraz pokażę na filmie. Natomiast druga technologia to jest technologia żywiczna, zupełnie coś innego, dlatego że tutaj mamy płynną żywicę, która jest utwardzona przez światło UV, które jest emitowane przez ekran z dołu tej drukarki. I teraz tak, najpierw pokażę państwu taki przyspieszony film z powstawania modelu 3D,
On jest przyspieszony około 15 razy, potem pokażę, jak wygląda w rzeczywistości, czyli bez żadnego przyspieszenia. No i zobaczcie sobie, jak powstaje taki model. I tak jak pokazywałem na wcześniejszym slajdzie, jest to drukarka filamentowa, czyli ta dysza, którą Państwo widzicie, ona drukuje każdą część modelu po kolei warstwami. Jest to realizowane poprzez topienie materiału, który podajemy do drukarki. No i w ten sposób powstaje model. Oczywiście ten model musi wcześniej powstać w oprogramowaniu, to też później Państwu pokażę. No i tutaj widać, do czego używamy w ogóle tej technologii. Potem pokażę, do czego takie modele były, jakby były używane w naszym gabinecie, jakie procedury wykonywaliśmy i tak dalej. Także to tylko takie krótkie filmiki, to jest przyspieszenie. A teraz sobie przejdziemy do tego, jak to wygląda w rzeczywistości. O, tutaj mamy taki filmik. I tak wygląda rzeczywisty druk takiego modelu. Także nie jest to bardzo szybko. Niejednokrotnie, na przykład w przypadku szczęki górnej, tak jak widzimy teraz na filmie, no to musimy zaczekać około 6 godzin, żeby cały taki model został wydrukowany, żebyśmy uzyskali już w pełni gotowy do tego, żeby cokolwiek na nim potem zrobić. Tutaj mam jeszcze tą drukarkę żywiczną, ale nie chcę Państwa tak bardzo w technologię wdrażać, bo to może być, powiedzmy, troszeczkę przymuchnawe. Niemniej jednak pokażę, co robimy w naszym gabinecie od samego początku do końca. Czyli tak, w pierwszej kolejności wykonujemy skan CBCT. I tutaj mam pytanie do kogoś z sali. Czy w ogóle orientujecie się Państwo, co to jest skan CBCT? Okay. A jeżeli chodzi o skan RTG? Okay. Dobra, więc jest to nic innego jak prześwietlenie, które wykonujemy na miejscu w naszym gabinecie. Dlatego, że wiele osób uważa, że jeżeli robimy RTG, czyli takie prześwietlenie, można powiedzieć tomografię komputerową szpitalną, to musi się ona odbywać w szpitalu. Teraz mamy dostępne urządzenia, które nie są tak duże i wykonują takie zdjęcie w około 14 sekund. Takim dysponujemy w naszym gabinecie. No i taki skan tworzy nam jakby kilka rzutów. Tutaj nie wiem, czy to widać. No w każdym razie tak. Mamy rzuty płaskie, które są wykorzystywane bardzo często głównie przez lekarzy, a taki, który mnie najbardziej interesuje, to jest ten rzut, można powiedzieć, przestrzenny, czyli w wymiarze, na którym ja potem mogę sobie pracować. Drugą możliwością wykonywania skanu i utrzymywania modelu trójwymiarowego jest skaner wewnątrzustny. Jest to taka sonda, którą widzicie Państwo tam koło tego laptopa. Wprowadzamy ją po prostu do jamy ustnej i skanujemy i otrzymujemy, można powiedzieć, taki bardzo dokładny skan, dlatego że tutaj w zasadzie nie występuje żadna tolerancja błędu, tak jak w przypadku tego skanera, który mieliśmy wcześniej. Dlatego że ten model trójwymiarowy, który powstanie ze skanu CBCT, on ma troszeczkę takich zanieczyszczeń, czyli na przykład jeżeli mamy pacjenta, który posiada aparat ortodontyczny, to przez to, że naświetlamy promieniami aparat, no to on robi takie, można powiedzieć, rozbłyski światła. I potem na takim zdjęciu, akurat tutaj nie mam takiego, żeby Państwu pokazać, niemniej jednak tu widzimy, fajnie, jak wyglądają struktury kostne, w tym wypadku zęby, ale jeżeli byłby aparat, to mielibyśmy takie rozbłyski na tym i to zdjęcie nie byłoby tak dokładne. Dlatego też staram się łączyć obie technologie ze sobą po to, żeby otrzymać model idealny, czyli najpierw pracuję nad modelem 3D ze skanera CBCT, następnie kolejny skan, czyli ze skanera wewnątrzustnego. Tutaj mamy przykład właśnie wypracowanego modelu razem z aparatem ortodontycznym. I zauważcie Państwo, że pomimo, że jest to metalowy aparat, to jest bardzo dokładnie zrobiony, bo to już jest gotowy model 3D ze skanera wewnątrzustnego.
No i tutaj chciałbym pokazać, jak to się potem dzieje, co my z tym robimy, a na samym końcu jeszcze pokażę, do czego to jest wykorzystywane. Czyli idąc po kolei, mamy wykonany skan i ja w oprogramowaniu jestem w stanie sobie wysegmentować kolejne interesujące mnie struktury. Czyli na przykład interesuje mnie cała szczęka dolna, albo wysegmentowanie każdego zęba z osobna, to jest na kolejnym slajdzie. No i mam w wymiarze zrobione na przykład zęby, tak? No i do czego mogę to wykorzystać? W przypadku naszej koleżanki, która tutaj siedzi na sali, pani ortodontki, ona może na przykład zrobić leczenie metodą nakładkową, tak? Czyli mając wydrukowane, załóżmy, 25 modeli, mogę sobie rotować dany ząb w danej osi bądź przestrzeni i po kolei tworzyć nakładki, na przykład właśnie 25 sztuk nakładek, dzięki czemu taki pacjent nie będzie musiał nosić stałego aparatu ortodontycznego, tylko takie nakładki, które można sobie zakładać na przykład na nos, tak średnio one są przezroczyste. Jest to zupełnie też inna metoda. Nie chcę wchodzić w dowód, dlatego że to też nie każdy może być nieuleczony. Chciałem tylko pokazać jakby możliwości, które ze sobą niesie. I teraz tak, tutaj mamy połączony model z tych dwóch technologii, czyli ze skanu CBCT razem ze skanerem wewnątrzustnym. I dlaczego to było zrobione? Dlatego, że ten skan CBCT bardzo fajnie oddaje i wykonuje skany dużych struktur kostnych. Czyli to wszystko, co jest duże, nie zawiera takich drobnych detali, jak na przykład zęby czy aparat. To jest zrobione z dużą dokładnością. Natomiast wszystkie mniejsze, czyli właśnie zęby, aparat ortodontyczny, są tutaj gorzej wykonane, dlatego nałożyłem sobie skan wewnątrzustny razem z tym skanem CBCT. No i jeszcze trzeba oczywiście popracować nad tym modelem w oprogramowaniu, żeby go troszeczkę wyczyścić, no żeby on się nadawał potem finalnie do druku. I tutaj mamy taki przykład życia wzięty, bo takich zabiegów jest wykonywanych w gabinecie bardzo dużo. I powiem tak, do czego na przykład uważacie Państwo mogło być to wykorzystane? Mamy wydrukowany model 3D samej szczęki dolnej, ale oczywiście jego tylko kawałka. No i powiedzcie mi, co tutaj widzicie na tym zdjęciu, co zostało wykonane? Siatka dopasowana indywidualnie, tytanowa. Problem polegał na tym, mam tutaj też taki model, mogę Państwu pokazać, na żeby opuścić. Czyli, może to będzie lepiej widoczne. Tutaj tak naprawdę nie mamy nic w środku, prawda? No i akurat w tym przypadku był to mój brat, pan doktor Damian Niedzielski. Poprosił mnie, żebym wydrukował mu taki model. Dlatego, że musiał uzupełnić ten ubytek kostny. Dlaczego nie można tego było zrobić od razu u pacjenta? Można było to wykonać, natomiast jest to troszeczkę problematyczne, bo musimy wprowadzić siatkę, którą będziemy sobie doginać, przycinać i tak dalej w jamie pacjenta. No i to jest i dla pacjenta niekomfortowe, no i dla lekarza, który to też wykonuje. Dlatego też wydrukowaliśmy taki model. Brat mógł dociąć sobie tą siateczkę na stole i w momencie, kiedy pacjent przyszedł na kolejną wizytę leczenia, no to już tylko wprowadził zgodnie z aseptyką zdezynfekowaną. No i pacjent był, można powiedzieć, to znaczy to był lepiej zaopiekowany, bo miał większy komfort, nie? Tutaj jeszcze mamy... Tutaj mamy modele wykonane w technologii żywiczej. No, chciałem tylko Państwu zwrócić uwagę na to, że technologia żywiczna produkuje naprawdę doskonałe modele. Tolerancja błędu praktycznie tutaj nie występuje, dlatego że tam takim, powiedzmy, podstawowym wskaźnikiem dokładności tego jest rozmiar piksela. Mam takie modele, mogę je też zaraz puścić, Państwo sobie zobaczycie, jak dokładnie one mogą wyglądać. Tutaj mamy modele wykonane w technologii zwykłej filamentowej i one były akurat nam potrzebne pod planowanie zabiegu ortognatycznego. I tutaj porównanie na przykład dwóch technologii, czyli na górze mamy wydruk wykonany drukarką żywiczną, na dole filamentową.
no może tutaj nie są tak widoczne na tym zdjęciu te różnice, niemniej jednak one występują, czyli jeżeli wzięlibyśmy sobie do rąk oba modele, to w przypadku tego dolnego będą widoczne takie warstwy, czyli będziemy widzieć, że no występują takie jakby prążkowania, bo to nie jest, tak jak mówię, też technologia idealna. Tutaj nie wiedziałem, czy mogę tak naprawdę pokazać to zdjęcie. Niemniej jednak jest to właśnie wydrukowany model pod przyszły zabieg ortognatyczny, który wykonuje pani profesor Iwona Niedzielska. Wygląda to mniej więcej tak, że odcinana jest górna szczęka u pacjenta, a nakładki, które widzicie, czyli to takie, powiedzmy, złote, co mamy założone na spód, no to one służą do pozycjonowania tej szczęki przed zabiegiem i potem w trakcie tego zabiegu. Dlatego, że w momencie, kiedy odkroimy, to znaczy jakby to powiedzieć, odkroimy tą wolną szczękę. Tak, dobrze, pozwalam. No to masz prawo. Nie mamy takiej orientacji w przestrzeni, tak? Czyli możemy jedynie, jakby, tak najprościej mówiąc, na oko sprawdzać, jakby to mogło wyglądać i wykonywać metody prób i błędów, aż dojdziemy do perfekcji. A tutaj jesteśmy w stanie sobie wcześniej po programowaniu zaplanować wszystko i wyeliminować takie potencjalne błędy, które mogą wystąpić. Dodatkowo, żeby zweryfikować na przykład, czy te płytki, które wytworzyliśmy, są dobre i czy gdzieś nie popełniliśmy błędu. Właśnie dlatego drukujemy cały model czaszki, żeby sobie tą płyteczkę przymierzyć do czaszki. I wtedy możemy się zastanowić nad tym, czy na przykład ja jako operator popełniłem błąd, tworząc skan, potem wydruk modelu, czy pomyliła się osoba, która przygotowywała te płyteczki do zabiegu, czy nie? Mhm. No i w zasadzie tyle. Na koniec mogę Państwu puścić te modele, żeby sobie jeszcze tak na żywo je podotykać, zobaczyć. No ale chciałem się dowiedzieć, czy są jeszcze jakieś pytania z zakresu samej technologii druku 3D? Nie, Panie Edwardzie, bo Pan ma... Dla mnie to jest na razie czarna magia, ale jestem alfa i omega. No. Tak, to jest czarna magia, ale powiem Wam, bo